Warmia i Mazury zachwycają przyrodą, bliskością między miejscem, w którym odpoczywasz, a tym, w którym pracujesz. To też siedziba wielu ważnych firm. Są tu nowoczesne technologie i programiści zdolni do wszystkiego. Meblarstwo kwitnie. Las daje pracę i odpoczynek. Jedni łowią dla zysku, inni dla przyjemności. Producentów wspierają naukowcy. Pomyśl o biznesie w miejscu, do którego inni przyjeżdżają na wakacje. Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk. Wrocławski Park Technologiczny to miejsce, w którym wspieramy biznes w każdej skali. Działamy w biznesowym centrum Wrocławia i od ponad 20 lat tworzymy społeczność ludzi przedsiębiorczych. Jest dziś z nami ponad 200 firm, zatrudniających ponad 2000 osób. Przedsiębiorców wspieramy kompleksowo dzięki naszemu programowi Stellar Hub. Mogą oni u nas nie tylko stworzyć swoje zaplecze biurowe, magazynowe czy produkcyjne, ale też prowadzić innowacyjne badania w naszych laboratoriach. Wspieramy różne formy przedsiębiorczości. W naszym centrum edukacyjnym rozbudzamy u dzieci i młodzieży ciekawość świata. Pokazujemy im, jak intrygujący jest świat nauki. Organizujemy warsztaty uczące kreatywności i przedsiębiorczości. Prowadzimy też przedszkole Technoludek, które jest miejscem dla młodych odkrywców. Działamy w myśl idei, zobacz, zrób, zrozum. To jednak nie wszystko. Wspieranie przedsiębiorczości przenosimy na kolejne poziomy. Wiemy, że pomysły na innowacje często powstają w studenckich notesach. Dlatego stworzyliśmy Academic Box, przestrzeń warsztatowo-koncepcyjną, w której koła naukowe mogą rozwijać swoje najśmielsze pomysły. W odnoszące rynkowe sukcesy produkty czy usługi można je zamienić w jednym z naszych dwóch inkubatorów przedsiębiorczości, które są miejscem na dobry start. Do tej pory rozwinęło się w nich ponad 200 startupów z różnych branż. W WPT działamy po to, by wspierać różne formy innowacyjności i przedsiębiorczości. Przekonaj się, co jeszcze mamy do zaoferowania. Jesteśmy, by służyć naszą wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy, by pomóc ludziom cieszyć się zdrowiem. Jesteśmy, by tworzyć nowe rozwiązania i technologie. Jako największa polska firma farmaceutyczna wiemy, co jest najważniejsze. Tak, chodzi o chemię. Chemię uczuć. Pulpharma. Ludzie pomagają ludziom. Jesteśmy producentem wysokiej jakości paliw, które dostarczamy na setki stacji w Polsce. Robimy jednak znacznie więcej. Jesteśmy mecenasem kultury i sztuki. Wspieramy artystów i młode talenty. Jesteśmy sponsorem polskiego sportu, bo wiemy, ile znaczy wspólny wysiłek, ile daje emocji i jak uczy wytrwałości. Wypływamy na szerokie wody z myślą o środowisku i przyszłości najmłodszych. Lotos, jesteśmy dla Ciebie. Lubisz obserwować to, co się wokół Ciebie dzieje? Jesteś ciekawy świata? Często pytasz jak, dlaczego i po co? To znaczy, że konkurs naukowy Explory jest właśnie dla Ciebie.
Nieważne, czy pasjonujesz się sztuczną inteligencją, szukasz rozwiązań związanych z zanieczyszczeniem środowiska, masz pomysł na niezwykły projekt społeczny, czy też badasz otaczającą Cię przyrodę. W Explory szukamy pomysłów ze wszystkich dziedzin naukowych. Co trzeba zrobić? Najpierw zdecyduj, czy nad swoim pomysłem chcesz pracować sam, czy w zespole. Wasz zespół może liczyć od 2 do 4 osób. Nad każdym projektem musi czuwać opiekun naukowy. Poproś o pomoc nauczyciela lub rodzica. Pamiętaj, że przeprowadzane przez Ciebie badania nie mogą szkodzić ani Tobie, ani środowisku. Nie używaj niebezpiecznych i toksycznych substancji. Nie przeprowadzaj eksperymentów na ludziach ani na zwierzętach. Twój projekt nie może też dotyczyć broni ani militariów. Autorzy najlepszych projektów zaprezentują je przed jury. Najpierw podczas regionalnego etapu konkursu, a następnie podczas ogólnopolskiego finału. Na zwycięzców Explory czekają stypendia naukowe, możliwość reprezentowania Polski na prestiżowych konkursach zagranicznych oraz nagrody specjalne. Aby zgłosić się do konkursu, wejdź na stronę www.explory.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Znajdziesz tu także naukowe inspiracje i opisy projektów z wcześniejszych lat. Masz jeszcze jakieś pytania? Napisz do nas na adres konkurs@explory.pl. Nie zapomnij o terminie nadsyłania zgłoszeń. Czekamy na Twój pomysł. Powodzenia! Zapraszamy do Świata Explory, programu, który odkrywa młode talenty, wspiera je i rozwija. Dzięki Explory masz szansę pokazać swoje pomysły światu i skonsultować je z ekspertami. Wygrać prestiżowe nagrody. Otrzymać wsparcie rozwoju swojego projektu dzięki pracy z mentorem oraz dofinansowaniu. Zdobędziesz też wiedzę podczas inspirujących wykładów i warsztatów naukowych, które są źródłem nowych pomysłów. Dołącz do programu Explory i rozwijaj z nami swoje talenty. Drodzy Państwo, dzień dobry, minęła godzina 10:00. Witam bardzo gorąco i serdecznie wszystkich wielbicieli Explory, wielbicielki również, wszystkich fanów i fanki doskonałych, ciekawych, pasjonujących, wciągających badań naukowych, wszystkich tych, którzy mają w sobie entuzjazm odkrywania nowych rzeczy. Kłaniam się Wam nisko, Justyna Dżbik-Kluge, zapraszam na trzeci dzień Gdynia Explory Week, wielkiego święta nauki, największego festiwalu naukowego dla młodych naukowców, badaczy i badaczek w Polsce. Tym razem spotykamy się w edycji 2021. Już wyglądając, patrząc w przyszłość na kolejne, na których mam nadzieję również się spotkamy w tym samym składzie, a pewnie jeszcze i w poszerzonym. Jak widzicie za mną przepiękna panorama Gdyni, tutaj właśnie Explory gości co roku. Bardzo się cieszymy, że Gdynia ma takie otwarte ramiona dla młodych naukowców i naukowczyń, że to właśnie tutaj powstają świetne, inspirujące pomysły. Nasze studio, studio festiwalowe znajduje się w Parku Konstruktorów. To właśnie tutaj dzisiaj mnóstwo atrakcji i to właśnie stąd będziemy się łączyć ze szkołami, bo jak być może pamiętacie, jeśli nie, to ja bardzo chętnie przypomnę, w tym roku Explory świętuje swoje 10. urodziny. Dzisiaj będzie okazja do wspomnień, do bez wzruszenia być może, takie się pojawią podczas naszych spotkań i rozmów. 10 lat Explory to wyjątkowa inicjatywa, wizyty przedstawicieli festiwalu, wykładowców, naukowców, badaczy w różnych szkołach, w różnych częściach Polski. Z tymi szkołami będziemy się dzisiaj łączyć i to już niebawem. 4 szkoły, w których dzisiaj gości Explory, to 7 Liceum Ogólnokształcące imienia Józefa Wybickiego w Gdańsku, a więc tutaj przenosimy się całkiem niedaleko. Będziemy dzisiaj również w zespole szkół nr 2 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, no tutaj to już mamy kawałek, chyba że polecimy z prędkością światła. Wtedy można ogarnąć to bardzo szybko. Będziemy też w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kwidzynie. Bardzo ciekawa rzecz, którą na dzisiaj dla Was szykujemy, którą będziemy transmitować, będziemy Wam pokazywać, opowiem trochę o tym, jak wygląda plan dnia, tego ostatniego dnia Festiwalu Naukowego Explory, dnia, który zakończy się galą podsumowującą konkurs. Dowiemy się, jacy, którzy młodzi naukowcy i naukowczynie są najlepsi, najbardziej
najbardziej inspirujący, mają najciekawsze pomysły zdaniem jurorów i jurorek, ale ta gala dopiero o godzinie 15. Do 15 jeszcze mnóstwo innych atrakcji, webinaria, seminaria, spotkania i dyskusja. Dyskusja naukowiec-sportowiec. W tej dyskusji będziemy właśnie o tym rozmawiać, o nowinkach technologicznych związanych z różnymi dyscyplinami sportu. Tym razem w takiej soczewce, w roli głównej pływanie, gościem doktora Adama Sierackiego, wspaniałego badacza związanego i wykładowcy oczywiście akademickiego od lat związanego z Explory, będzie mistrz Polski w pływaniu Kacper Majchrzak. Na tę dyskusję zaproszę Was już niebawem. Będziemy również dyskutowali o tym, w jaki sposób wspierać młode talenty. Jak dobrze wiecie, od 10 lat Explory właśnie to robi. Zresztą wczoraj mogliście się o tym przekonać, słuchając wspomnień laureatów i laureatek Explory z lat wcześniejszych. Oni mówili tak, dzięki Explory jestem tu, gdzie jestem. Explory było jednym z tych klocuszków, które się ułożyły w wielką całość mojej naukowej kariery. Tylko pojawia się pytanie, jak wspierać młode talenty? Co jest dzisiaj najważniejsze? Widzieliście zapewne na pitchingu, jak konkretne są pomysły młodych naukowców, jak oni dobrze wiedzą, czego chcą, jak już mają gotowe prototypy różnych swoich maszyn, jak już mają porozpoczynane różne współprace z partnerami, z ekspertami. To czego im tak naprawdę potrzeba? Pieniędzy, mentoringu, inspiracji? O tym będziemy rozmawiać w dyskusji właśnie temu poświęconej, jak wspierać młode talenty. Specjalna, wyjątkowa dyskusja z okazji 10. urodzin Festiwalu Naukowego Explory. To o godzinie 13. Wcześniej trochę sobie, jak wspomniałam, powspominamy, przypomnimy, spotkamy się z jurorami, którzy od początku są z Festiwalem Explory, patrzą na tę drogę młodych naukowców i naukowczyń w Polsce. Ja też zresztą pozwolę sobie na jakieś osobiste wspomnienia, bo mam przyjemność z tym festiwalem być od dobrych kilku lat. A więc dyskusje, webinaria, seminaria. Gorąco Was zapraszamy na te wszystkie webinaria, które odbywają się na platformie Hopin. Żeby się tam odnaleźć, no trzeba się zarejestrować. Jeśli oglądacie nas w tym momencie w mediach społecznościowych, to skorzystajcie z rejestracji na platformie Hopin na stronie explory.pl/2021. Wszystko jest bardzo dobrze wyjaśnione, wszystko jest pokazane, jak się zalogować, żebyście z tej wiedzy, z tych informacji, które dla Was dziś przygotowaliśmy, mogli skorzystać. No to jeszcze przypomnę, że do 12 można głosować na te projekty, które Waszym zdaniem są najciekawsze, najlepsze spośród 33 projektów zgłoszonych w tym roku w konkursie naukowym Explory. To jest nagroda publiczności, na którą bardzo czekamy, nagroda publiczności internautów. Do 12 macie czas, wchodźcie na stronę explory.pl/2021 i głosujcie na wybrany projekt, a ten, który Waszym zdaniem, zdaniem internautów i internautek okaże się najlepszy, otrzyma nagrodę w wysokości 2000 zł. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, zaczynamy trzeci dzień Gdynia Explory Week 2021, a zaczniemy od wizyty w pewnym bardzo fajnym miejscu. Drodzy Państwo, zgodnie z obietnicą zaglądamy do różnych szkół, w których gości Festiwal Explory. Dzisiaj gościmy w 7. Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Mam nadzieję, że za chwilę się pojawią, zobaczymy, usłyszymy przedstawicieli tej szkoły. Pan Michał Sadownik, pan profesor Michał Sadownik, on nauczyciel, który bierze udział z uczniami swoimi w Gdynia Explory Week, oraz Emilia Zielińska, jedna z uczennic. Dzień dobry, witajcie. Dobry. Dzień dobry. Powiedzcie, jak się miewacie, jakie macie plany na dzisiejszy Gdynia Explory Week dzień w waszym liceum? Co się będzie działo, panie Michale? To już jak gdyby pani wcześniej wspomniała o tym, że pierwszy wykład naukowiec-sportowiec będzie się o tej godzinie 11, będzie trwał godzinę, a następnie mistrzowie w drodze, to jest chyba projekt, który przygotował LOTOS, no i on też będzie trwał półtorej godziny. No i w tych wykładzie i warsztatach no biorą udział klasy takie właśnie typowo, które mają profil, gdzie spodziewamy się, że mogą się pojawić uczniowie właśnie utalentowani, którzy odkryją właśnie swój talent, na przykład naukowy, no i myślę, że tyle. Wiesz co, Emilia, ty tego nie widziałaś, bo patrzyłaś taka skupiona, skoncentrowana w ekran, ale pan Michał, kiedy mówił uczniowie tacy właśnie utalentowani, to spojrzał na ciebie. To było takie, wiesz, mowa ciała, którą można było wyczytać. W czym ty się specjalizujesz? Która gałąź nauki jest dla ciebie taką najbardziej ekscytującą i w której chcesz się rozwijać? No to jestem na profilu MatGeo, więc w sumie chyba najbardziej z geografii, tak myślę. Ale to będzie taka geografia, że wyjedziesz z Polski hen daleko i będziesz mieszkała na antypodach? Czy to jest taka geografia, że badasz różne kierunki i zjawiska, które dzieją się w różnych częściach świata? To raczej zjawiska w różnych częściach świata.
Czy masz plan skorzystać z tych wydarzeń, które się wiążą z Explory? Na ile to są ciekawe dla ciebie spotkania? No bo szkoła, szkoła, oczywiście nauka musi być, ale takie rzeczy poza lekcyjne są cenne? No myślę, że tak. Mam nadzieję, że tak będzie i że wyniesiesz z tego bardzo dużo. Panie Michale, dzisiaj rozmawiamy trochę o tym, jak inspirować młodych ludzi do tego, żeby chcieli sięgać wyżej. Ma pan swój patent jako nauczyciel? No, do Explory nie pamiętam, ale dołączyłem już dość dawno temu i jak gdyby to był mój pomysł na to, żeby pokazać uczniom tych młodych naukowców, którzy wtedy byli w ich wieku. I no, jak gdyby w pierwszym roku, kiedy pierwszy raz przyjechaliśmy, no to co mi się rzuciło w oczy, to że uczniowie chętnie biorą udział w wykładach, chętnie wszystko obserwują, natomiast mniej chętnie zaglądają do tych młodych naukowców i nawiązują z nimi kontakty. I na przykład kolejne lata były takie, gdzie no, wydawało mi się, że właśnie od nich mogą się nauczyć, tak? Czym się zajmują, co można by było zrobić. I też przyznam się, że jakąś tam pracę domową zawsze zdawałem, żeby porozmawiać z tym młodym naukowcem, zrobić sobie selfie i opisać, czym ten jeden wybrany młody naukowiec się zajmuje. I oni byli podzieleni na grupy i mieli obowiązek przejścia, gdyby trochę przymuszeni, ale moim zdaniem no, było warto, tak? To, żeby poznali i zobaczyli, że to są osoby w ich wieku i że też mogą coś osiągnąć. Czyli wkręcili się, jak rozumiem, dzięki tej pańskiej inspiracji. No trochę przymuszeni, ale to było takie miłe przymuszenie, tak to możemy zupełnie spokojnie tak, chyba nazwać. Myślę, że tak. Panie Michale, czego pan uczy w siódmym liceum? Fizyki. Ja uczę fizyki. I jakby jak w tym kierunku też staram się rozwijać tych uczniów, tak? Teraz, jak pan to robi, że ta fizyka projektów staje się dla nich pasjonująca? Nie wiem, mam nadzieję, że staje się pasjonująca. Czy tak jest? Nie wiem. Staram się dla nich też wymyślać inne, coś, co ich zainteresuje, niekoniecznie związane czysto z fizyką. Więc teraz w poprzednią sobotę zakończyliśmy taki projekt Młody Inżynier, Inżynierka, gdzie oni przychodzili jak gdyby w weekend i montowali modele. No potem oczywiście uczyli się tego obsługiwać, programować i tak dalej, i tak dalej. I no, moim zdaniem to jest ciekawostka, bo próbowałem się z nimi umawiać w tygodniu. Natomiast oni, jak już strzeli hasło, że w sobotę, powiedzieli OK, bez problemu. Natomiast też jak rzuciliśmy hasło niedziela, czy są w stanie przyjść w niedzielę, montować, bo akurat wtedy był taki czas, że musieliśmy trochę przyspieszyć, to jak gdyby to im w ogóle nie przeszkadzało. Jeżeli znaleźli coś, w czym się sprawdzają, co im sprawia przyjemność, to są w stanie poświęcić dużo na to czasu. No i to jest super i chyba to jest największy pański atut, że pan potrafi to złapać, że znajdują coś takiego, co im sprawia przyjemność i są w stanie poświęcić się temu bez reszty. Panie Emilio Droga, a czy pani już wie, co pani będzie robiła po liceum? Dokąd się pani wybiera? No w sensie jeszcze nie wiem, nie myślałam w sumie o tym, bo mam jeszcze rok. Raczej na razie planowałam ewentualnie z czego maturę zdać, a studia, no to czy tam co po szkole, to zobaczę. A z czego będziesz dawała maturę? Rozszerzono z angielskiego, geografii i najprawdopodobniej z polskiego. Już się bałam, że gdzieś tam ta matematyka i fizyka się pojawi. To znaczy byłoby super, gdyby się pojawiło. Ja nic do tego nie mam, ale ja po prostu tutaj w Explory prezentuję taki mocny trzon humanistyczny, jak już być może państwo zauważyli. Panie Michale, to na podsumowanie. Dzisiaj dużo się u was dzieje i mam nadzieję, że będzie to dla was ciekawe i dla młodych ludzi inspirujące. Ma pan takie wrażenie, że młodzi ludzie się zmieniają? Chociaż pan jest młodym człowiekiem, więc pewnie pan za długo nie uczy. No ale tak z 5 lat temu na przykład sądzę, że już ma pan doświadczenia. Jakie oczekiwania mieli młodzi od nauczyciela, od pedagoga, od swojego takiego guru, trochę mentora, a jakie mają dzisiaj? Mam ponad 40 lat, więc jak gdyby trochę w pracy jestem, ale no, myślę, że taki spokój, gdzieś tam pogoda ducha, uśmiech, też z jakimś dystansem, myślę, że do uczniów gdzieś tam należy podejść, zaproponować im nie tylko takie rzeczy, które my byśmy chcieli, żeby robili, czyli naukowe, ale także takie spoza nauki, tak? Tak jak teraz padł pomysł turnieju międzyklasowego w Lola i jak gdyby stwierdziłem, że być może, że też tym się zajmę, a być może uczniowie, którzy się w to wkręcą, gdzieś tam dalej po drodze złapią też inny bakcyl, może naukowy. Ale jak gdyby też ważne, żeby tych uczniów zachęcić po tych 2 latach przerwy, tak, które niestety nie mieli. A to teraz pan tego nie widział, ale jak pan powiedział o tym turnieju międzyklasowym w Lola, to Emilia się tak uśmiechnęła, tak kąciki drgnęły. W Lola? W sensie będziecie grali w gry? W szkole? W sensie ja nie wiem, ja nie będę raczej grać.
ale inicjatywa jest fajna. Staramy się w różny sposób inspirować tych uczniów, ich zachęcić do zaangażowania na różnych polach. No i tego się trzymajmy. Życzę, żeby się... to pole też będzie. No to na pewno, no jak pan mówi, że w niedzielę przychodzili robić modele, to tutaj absolutnie ten bakcyl został połknięty. Tego życzę, żeby nie kończyła się energia i żeby nie kończyły się pomysły na inspirowanie młodych. Emilia, za ciebie trzymam kciuki, cokolwiek sobie wybierzesz po szkole. Faktycznie jeszcze masz rok, o co ja cię pytam, to tyle czasu, można jeszcze zmienić zdanie tyle razy. Pięknie wam dziękuję i życzę wam naprawdę bardzo interesującego dnia dzisiaj z Explore. Do zobaczenia. Dziękujemy, do widzenia. To byli, drodzy państwo, Emilia Zielińska, uczennica 7 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz pan Michał Sadownik, bardzo młody, chociaż tutaj z metryki nam się lekko przedstawił. Nauczyciel oczywiście w tym liceum. Dzisiaj to jedna z tych szkół, w których gości Explore i w których będą się działy bardzo interesujące rzeczy, wykłady, spotkania, również taka dyskusja, która będzie transmitowana przez nas, którą będziecie mogli obejrzeć w ramach naszego studia festiwalowego Explore. A tymczasem powspominajmy. Jak dobrze wiecie, ja to dzisiaj będę powtarzała z różnych stron i odmieniała przez różne przypadki. Explore świętuje 10 urodziny, to już jest konkretny wiek. To znaczy, jak patrzę na 10-letnie dzieci, to myślę, że one są jeszcze bardzo młode i mają przed sobą bardzo wiele różnych wyzwań i ciekawych doświadczeń. Ale jeśli chodzi o festiwal naukowy, o imprezę, która co roku w regionalnych odsłonach i w tej ogólnopolskiej łączy doskonałych młodych ludzi z doskonałymi, bardzo inspirującymi wykładowcami, nauczycielami, profesorami, przecież z różnych uczelni w Explore uczestniczą właśnie przedstawiciele kadry naukowej z całej Polski i różnych ośrodków badawczych, no to 10 lat w życiu takiego festiwalu to jest naprawdę kawał czasu. Jest co wspominać, jest o czym mówić, jest co promować. Dlatego cieszę się, że cały czas jest takie mocne grono laureatów i laureatek wcześniejszych edycji Explore, którzy i które są z nami i są na festiwalu. I mam nadzieję, za chwilę zobaczymy dwie wspaniałe, uśmiechnięte dziewczyny. Są nimi Ania Skierska, która wygrała Explore w roku 2019 i Daria Cisła, laureatka nagród specjalnych na konkursie Explore w 2017 roku. Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że znalazłyście czas, żeby poświętować z nami 10 urodziny Explore. Powiedzcie, co wy robicie, gdzie wy jesteście, bo ja wiem, że ta kariera naukowa to wam tam ruszyła po prostu z kopyta. Aniu. Ja właśnie rozpoczęłam w wrześniu studia w Holandii, w Groningen. No i oczywiście tak jak mój projekt był związany z chemią, z ochroną środowiska, to dalej podążam w tym kierunku i studiuję inżynierię chemiczną. Jest fajnie? Czy jeszcze nie masz takiego wyrobionego wrażenia, bo to początek? Nie, już mogę powiedzieć, że jest bardzo fajnie. Mamy dużo zajęć laboratoryjnych i cały czas mogę rozwijać swoją pasję, która, no tak jak tutaj już padło wiele razy, rozpoczęła się w Explore już 6 lat temu, bo dzisiaj, kiedy rano się obudziłam, podliczyłam i to już jest 6 rok z Explore i mam nadzieję, że będzie jeszcze nieskończona ilość lat. Wiesz co, z tymi liczbami to ja mam problem, Ania, wiesz, bo ja cię dobrze pamiętam z tego festiwalu i też jakoś trudno mi w to uwierzyć, że to jest już 6 lat. No nie powiem, że jakbyśmy się widziały wczoraj, bo też bez przesady, no ale parę miesięcy temu. Tak, no ale nie 6 lat. Zasuwa ten czas bardzo, bardzo szybko. W dobrym towarzystwie. Dario, a u ciebie jak to wygląda? Ty też robisz jakieś fenomenalne rzeczy. Ja studiuję biologię morza z oceanografią na Uniwersytecie w Southampton. To już jest mój 4 i ostatni rok, także powoli będę musiała się decydować, co dalej z moją karierą. No ale bardzo doceniam mój czas spędzony tutaj i nie żałuję żadnej chwili, którą spędziłam w Southampton. Tak powiedziałaś, że to jest czas, żeby zdecydować, co dalej z tą karierą. Pewnie masz jakieś pomysły albo kierunki, którymi chciałabyś pójść. Jaką drogę może obrać dziewczyna, która studiuje biologię morza w takim zacnym miejscu i ma takie doświadczenia? Co będziesz robić? No, naprawdę mam bardzo wiele, że powiem, pomysłów i po moich studiach jest zaskakująca ilość rzeczy, które mogłabym robić. Takim pierwszym oczywistym wyborem jest robienie doktoratu, ale ja chciałabym jednak najpierw spróbować swoich sił w sektorze morskim i może pracować jako konsultant albo inspektor, zwłaszcza, że tutaj silnie się rozwijają alternatywne źródła energii, takie jak elektrownie wiatrowe, i ktoś po prostu musi tam sprawdzić, czy się krzywda nie dzieje w przyrodzie.
No, bardzo, bardzo dobrze. Potrzebujemy takich, żeby sprawdzali, żeby się krzywda nie działa w przyrodzie, bo wreszcie się człowiek zorientował, że tej krzywdy trochę za dużo zrobił. Ja wracam pamięcią do wczorajszego pitchingu, na którym młodzi naukowcy, którzy startują w tej odsłonie konkursu, pokazywali swoje projekty. Wiele z tych projektów dotyczy wód, dotyczy zanieczyszczenia wód, dotyczy dbania o ekosystemy, więc chyba fajnie, że młodzi ludzie w taką stronę właśnie badawczą idą, prawda? Jak najbardziej. I to jest bardzo, bardzo potrzebne i tak naprawdę na każdym wykładzie gdzieś jest powtarzane to, że w nas jest przyszłość i że potrzeba tych młodych ludzi, którzy zmienią naszą perspektywę i znajdą rozwiązania ze wszystkich problemów, które przed nami stoją. Dario, to jeszcze jedno do ciebie. Ty jesteś asystentką naukową w National Oceanography Center? Tak, to znaczy mój uniwersytet jest w pewnym sensie częścią tego National Oceanographic Center, mój kierunek, ponieważ większość moich zajęć odbywa się w tym budynku, który łączy ze sobą właśnie mój uniwersytet, Narodowe Centrum Oceanografii oraz wiele innych firm, które, że powiem, dookoła sektora morskiego. I w trakcie moich studiów byłam tam wolontariuszem, a teraz tam pracuję nad swoim projektem magisterskim. No to skoro mówisz dookoła sektora morskiego, to ja bardzo podwójnie cię pozdrawiam z Gdyni. Dzisiaj jadąc tutaj do studia mijałam morze, już nie tak wzburzone jak wczoraj, bo wczoraj rzeczywiście bardzo wiało i było tak niebezpiecznie, ale teraz jednak ta siła od wody idzie. Aniu, wracając pamięcią do twojego Explore 2019, czyli nie tak bardzo dawno. Jak wspominasz ten festiwal, jak wspominasz ten konkurs? Jakie emocje ci wtedy towarzyszyły? Jak teraz patrzysz na to, co się wtedy wydarzyło z perspektywy czasu? Ja, tak jak zawsze tutaj powtarzam, z Explory jestem bardzo emocjonalnie związana i są dla mnie w pewien sposób rodziną, która przygotowała mnie do takiego świata naukowego, dorosłego. I kiedy patrzę tak z perspektywy już 2 lat, kiedy była Gdynia Explory Week 2019, to towarzyszyły mi ogromne emocje. I pamiętam, kiedy zostałam wyczytana i wyszłam na scenę i miałam powiedzieć kilka słów, to po prostu nie byłam w stanie, to były tak ogromne emocje i zresztą każdy rok, w którym uczestniczyłam w konkursie, to było poznanie wspaniałych młodych ludzi, to było wiele cudownych rozmów z jurorami, rozwinięcie swojej pasji i poznanie też innego punktu widzenia, także ja z Explorer mam tylko najlepsze wspomnienia. I cały czas chcę je tworzyć i być obecna tutaj właśnie w życiu Explory, motywować kolejnych młodszych kolegów, koleżanki, które właśnie się zmagają ze swoimi projektami i chcą przyczynić się do tego, do naszej przyszłości, żeby była lepsza. Oj, żeby była. Tego nam wszystkim życzę, szczególnie wam, bo to jest wasza przyszłość. O tej motywacji za chwilę, ale chciałam ci jeszcze, Aniu, zapytać, wiesz, bo dzisiaj z okazji tych 10 urodzin Explory trochę sobie tak wybiegamy dookoła w różne inne wątki związane z rozwojem młodych talentów. Na ile widzisz rolę mentora, rolę nauczyciela, pedagoga, który pomaga przy projekcie, który wyjaśnia wątpliwości? Czy w twoim życiu, jako młodej naukowczyni, taki ktoś obok, taki właśnie, wiesz, Dumbledore, można powiedzieć, był albo była i tobie to pomogło? Tak, tak, oczywiście ja zawdzięczam bardzo dużo wiedzy, wsparcia i właśnie takiego mentorowania mojej nauczycielce od chemii, pani Jolancie Wolskiej, która była ze mną właśnie na Gdynia Explore Week 2019 i właśnie dzięki pani Joli weszłam w ten świat naukowy, poznałam tajniki pisania prac, tego jak pracować w laboratorium i myślę, że taka osoba jest niezwykle potrzebna młodym ludziom, ponieważ czasami wątpimy ze względu na przykład na nasz wiek, że jesteśmy bardzo młodzi i być może nie powinniśmy już tak kreować takich projektów i tutaj mówić, że chcemy zmieniać świat. A taka osoba, która ma już doświadczenie, często może w nas obudzić jeszcze większą ciekawość świata i powiedzieć: działaj, nie poddawaj się, twój pomysł jest super, trzeba pracować, musisz dalej się rozwijać, ale to ma potencjał. Więc zarówno mentorzy, nauczyciele czy ktokolwiek, kto chce nas wspierać, myślę, że to jest niezwykle cenna rzecz, z której powinniśmy korzystać.
No taki człowiek, jak mówisz, który ci powie, idziesz w dobrą stronę, tak? To ma sens. I wtedy od razu poczucie własnej wartości naukowca i naukowczyni rośnie i wie, że ten projekt być może właśnie będzie przenosił góry. Daria, a powiedz, jak ty wspominasz Explory 2017 rok? Co się działo, jak to było w twoim życiu? Czy to było ważne wydarzenie? Tak, to faktycznie już wiele lat temu i to było bardzo ważne wydarzenie w moim życiu. Niestety w moim przypadku ja nie mogłam wziąć udziału w całym wydarzeniu, ponieważ byłam w szpitalu. Także może wiele osób mnie pamiętać z tego roku, ponieważ byłam tą słynną osobą, która była w szpitalu w trakcie finału. Ale na pewno sam udział i to, co osiągnęłam w trakcie Explory, miało bardzo duży wpływ na moje życie i potwierdziło to, że chcę kontynuować moją naukową karierę. I na pewno pomogło też mi się dostać na studia. No i też poznałam wielu wspaniałych ludzi, łącznie z Anią, z którymi mogłam w jakiś sposób porozmawiać o naszych planach, o tym, że mamy jakieś pomysły i to był bardzo motywujący czas dla mnie. Tutaj bardzo wiele osób, również wczoraj laureaci Explory z lat wcześniejszych podkreślali, że ten klimat takiej wymiany, tego spotkania, pogadania, no czekamy, żeby to wróciło w kontekście pandemicznym, żebyście mogli oczywiście przez komputer, można przez ekran, tak, ale żeby sobie po prostu przybić literalnie piątkę. Daria i Aniu, też do ciebie to pytanie, ale od Darii zacznę. Teraz trwa rekrutacja do konkursu Explory, do kolejnej odsłony tego konkursu. Gdybyś, Dario, jakby chyba, że uznałabyś, że nie zachęcasz, ale myślę, że jednak warto zachęcić młodych ludzi do tego, żeby się do tego konkursu zgłosili. Ale właściwie po co? Ja na pewno zachęcam do wzięcia udziału i uważam, że to jest świetna okazja, żeby właśnie poszerzyć swoje horyzonty i sprawdzić, w czym jesteśmy dobrzy i w czym chcemy jakby się specjalizować dalej. Ten aspekt też właśnie poznania wielu innych młodych naukowców jest, uważam, wspaniały i to jest też bardzo duża część tej motywacji, że nie jesteśmy sami i że są ludzie, którymi możemy się podzielić tymi pomysłami, którzy mogą skrytykować nasze pomysły. I też na pewno taki przykład, że ciężka praca się opłaca, bo wielu ludzi startuje co roku i coraz bardziej ulepsza swoje pomysły i w końcu za którymś razem dochodzą do takiego momentu, w którym jest ta praca wyjątkowa i zostaje doceniona. Mm-hmm. Aniu, ty użyłaś takiego słowa motywacja. Powiedziałaś o tym w kontekście właśnie nauczyciela czy nauczycielki, który może nas motywować do rozwoju. A udział w takim konkursie może zmotywować? Co? Ja myślę, że udział w konkursie Explory to przede wszystkim nie tylko udział w konkursie, bo to nie jest taki zwykły konkurs jak olimpiada. To jest konkurs, na którym tak naprawdę to my decydujemy, co pokażemy światu i nikt do ostatniego momentu nie wie, co nowego pokażemy. I oprócz tego, że to jest konkurs, to też oferuje wiele wspaniałych programów, między innymi program mentorski, program grantowy i wiele różnych ciekawych webinarów. I myślę, że jest to idealne miejsce do tego, żeby rozpocząć czy rozwinąć już swoją karierę naukową w młodym wieku. I właśnie tak jak Daria też powiedziała, poznać wiele osób, skonfrontować swój projekt z jurorami, którzy mają ogromną wiedzę i są zawsze bardzo otwarci do tego, żeby nam doradzić, żeby pokierować nas na przykład, spróbuj jeszcze zbadać taki aspekt, inny. Więc wszystkim osobom, które nas dzisiaj tutaj oglądają, mogę z pełnym sercem powiedzieć, startujcie w Explory, bo to nie jest tylko startowanie w konkursie, który wpiszecie sobie później na studia, czy który przyczyni się do tego, że dostaniecie jakąś nagrodę. To jest pełen proces, to jest coś, co pozwoli wam poznać siebie i odkryć swoje pasje i je rozwinąć. Tak fajnie, Ania, powiedziałaś, startujcie w Explory, to ja powiem, dobrze. Dobrze, proszę pani, tak zrobimy. A teraz słuchajcie, na koniec, dziewczyny, jeszcze do was obu. Jestem ciekawa, jakie macie na dzisiaj plany, bo ja tutaj w studiu w Festiwalu Explory, Gdynia Explory Week, przed ekranami młodzi naukowcy, badacze, badaczki, którzy się inspirują również takimi dziewczynami jak wy, bo jesteście takimi osobami, którymi warto się inspirować, na które warto patrzeć. Jakie macie dzisiaj zajęcia? Dużo roboty dzisiaj, Ania? Oj, dużo, dużo. Za godzinkę prowadzę webinar właśnie też na Explory o studiowaniu w Holandii, a później jeszcze zajęcia z chemii, z matematyki, bo za tydzień egzaminy, także roboty dużo.
Czyli pół dnia dla eksplory, pół dnia dla po prostu bieżącej roboty naukowej. No to tak, balans Daria... musi być, ale miejsce absolutnie. A kiedy się prześpisz? No? Kiedy jakiś odpoczynek? No, piątek, początek weekendu, to myślę, że czas się znajdzie, mam nadzieję. Tak, Daria, tak. A u ciebie jak to wygląda dzisiaj? Dzisiaj też za godzinę zaczynam zajęcia ze statystyki, które pewnie potrwają trochę czasu, a potem jadę do laboratorium mikrobiologicznego pracować nad moją magisterką. No to trzymam kciuki i jestem tam z tobą myślami. Bardzo wam dziękuję. Cieszę się naprawdę, że znalazłyście czas dla Explory po raz kolejny. To jest wzruszające, że i to pokazuje faktycznie siłę tego festiwalu i tej inicjatywy i tego konkursu, że takie dziewczyny, które już mają swoje życie, mają swoje naukowe wyzwania, znajdą ten moment, żeby jednak pogadać z młodymi naukowcami i naukowczyniami w Polsce. Trzymajcie się. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Miłego dnia. Miłego dnia. To była oczywiście Ania Skierska, która wygrała Explory w 2019 roku i Daria Cisło, laureatka nagród specjalnych na konkursie Explory w 2017 roku. Ania już zapowiedziała to, do czego ja was zachęcam. Będę was bardzo gorąco zachęcała do tego, abyście weszli na platformę Hopin. Zobaczcie na naszej stronie explory.pl/2021, jak się tam zalogować, żeby wziąć udział w tych sesjach, w tych webinariach, które się odbywają w ramach sessions na platformie Hopin. No już o jednej wiecie, bo Ania was zaprosiła na swoją. Program jest oczywiście dostępny, więc bierzcie i korzystajcie. Zgodnie z zapowiedziami widzimy się o godzinie 11:00. Wtedy przeniesiemy się do Gdańska na dyskusję naukowiec i sportowiec. To będzie dyskusja z udziałem mistrza Polski w pływaniu Kacpra Majchrzaka. A więc do studia festiwalowego, do studia Gdynia Explory Week 2021 zapraszam was ponownie o godzinie 11:00. A teraz życzę bardzo interesujących i inspirujących spotkań na webinariach. Do zobaczenia.
Dzień dobry, witajcie. Bardzo gorąco pozdrawiam Was z naszego festiwalowego studia telewizyjnego. Justyna Dźwig-Kluge, cały czas gościmy w porcie w Gdyni, w stoczni w Gdyni. Nasze studio znajduje się w Parku Konstruktorów, ale jako się już dziś rzekło, przenosimy się w różne części Polski, tak jak czyni to z okazji swoich 10. urodzin Festiwal Naukowy Explory. 7. Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. To jest wspaniała szkoła, która postanowiła ugościć naszych bohaterów. Zapraszam Was najserdeczniej na dyskusję naukowiec-sportowiec, którą poprowadzi inspirujący, otwarty, serdeczny, inteligentny, młody, przystojny i teraz o którym mówię, wykładowca Politechniki Wrocławskiej związany od lat z Explory, doktor habilitowany Adam Sieracki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale obok niego również utalentowany, młody, zdolny, piękny, bogaty. Pewnie tych epitetów jest bardzo, bardzo długo, ale przede wszystkim najlepszy w pływaniu, bo to mistrz Polski właśnie w tej dyscyplinie sportu. Kacper Majchrzak. Kacprze, dzień dobry. Witam Was panowie. Rozsiedliście się wygodnie, dzień dobry, a więc dyskutujmy. Dobry. Cześć. Tak, wygodnie na pewno. Dzięki za przywitanie, bardzo serdeczne. Nie spodziewałem się tyle przymiotników przed moim przedstawieniem. Zawsze skromniej, ale to miłe. Dzięki bardzo. Ja tak sobie myślę, że jak się dwóch facetów dorosłych spotyka ze sobą, to o czym oni mogą rozmawiać? I oczywiście o pływaniu. Przecież to jest rzecz oczywista. Biorąc pod uwagę jeszcze takiego gościa, jak dzisiaj, z którym mam okazję rozmawiać, to sobie nie wyobrażam, żeby nie wykorzystać tej okazji i zadać kilku pytań odnośnie pływania. Dzięki przede wszystkim, że przyjąłeś to zaproszenie, bo dla mnie to ogromne wyróżnienie. Może zacznę od takiego pytania, które chyba słyszałeś już 1000 razy, a ja zadam je 1001 raz. Jak to u ciebie się zaczęło po prostu z tym pływaniem? Ja się ze wszystkimi bardzo serdecznie przywitam i odpowiadam już na twoje pytanko. No to jest faktycznie taki standard. U mnie sytuacja wyglądała tak, że niedaleko na osiedlu obok była szkoła sportowa, gdzie o profilu pływackim, gdzie wszyscy po prostu chodzili też do klas pływackich i ten sport był tam po prostu wiodący. Ja trafiłem do tej szkoły, ponieważ zawsze wulkan energii, mnóstwo niespożytych sił, które musiałem gdzieś spożytkować. No i trafiłem na ten basen. W klasach 1-3 uczyłem się pływać, a od czwartej klasy już podjąłem taką poważną decyzję, że zaczynam trening pływacki, czyli to już było około 8 treningów w tygodniu, więc naprawdę sporo. I w tym momencie już rozpoczęła się moja przygoda z pływaniem. Także trwa do dzisiaj i bardzo się z tego cieszę. Po drodze wiele, wiele ciekawych przeżyć i czy to związanych z obozami, czy z zawodami, poznanych masa ludzi, także będzie co opowiadać. Ale tak zaczęła się właśnie moja przygoda, czyli w sumie tak niewinnie, jak można powiedzieć każdego, który gdzieś tam w okolicy trafił do tej szkoły, tylko że ja poszedłem o krok dalej, oni gdzieś poszli inną ścieżką. Ja myślę, że fajnie, że będzie dużo rzeczy do opowiedzenia. Taka ciekawostka taka, bo czytałem twój życiorys i tych sukcesów jest bardzo, bardzo dużo. Czy masz gablotę w domu na te wszystkie trofea? Mam to trochę podzielone. Część jest u rodziców w domu, część u mnie. Ale no, jest kilka kartonów z pucharami. Nie mam takiej wystawki zrobionej, chociaż no, na jednej szafce w sumie jest trochę tego ustawionego. Medale wrzucam do takich wazonów dużych. No w sumie tak około 300 może gdzieś tam być, ale to różnej rangi zawody. Większość jednak z tych młodszych lat, kiedy tych medali było więcej, takich na każdych zawodach po prostu było można kilkukrotnie stawać na podium. Teraz już jest ciężej i na niektórych zawodach po prostu nawet nie ma takiego zwyczaju, że jest dekoracja i wręczanie medalu, tylko inne jakieś tam formy upamiętnienia tego wydarzenia. Więc no jest tego dużo, ale no mam to aż podzielone na dwie części. Znajdujemy się w szkole i niedaleko jest pływalnia. Będziemy rozmawiać o pływaniu, więc ja pierwsze pytanie, jakie muszę ci zadać, to zdefiniuj, co to jest dla ciebie pływanie. Co to jest dla mnie pływanie? To sposób poruszania się w wodzie, umiejętność właściwie gdzieś tam zawalczenia z tym żywiołem, ale w gruncie rzeczy wszystko się skupia do umiejętności minimalizowania oporu i z drugiej strony wykorzystania tego oporu do napędu. Więc jakby to jest taka moja chyba najkrótsza definicja, ale jednak bardzo ważne też jest umiejętność odpowiednie napięcie i rozluźnienie mięśni w czasie, tak żeby to wszystko było bardzo płynne.
Podczas tej wypowiedzi to powiedziałeś, tak powiem, bardzo dużo wątków i myślę, że będę je powoli rozwijał. Dobrze. Przede wszystkim powiedziałeś, że chodzi o to, żeby się jak najszybciej poruszać. No, ja jestem fizykiem z wykształcenia, więc no, dla mnie ruch jest związany z tym, że on się znikąd nie bierze. On się musi wziąć z jakiejś siły. To powiedział Newton już dawno temu, że trzeba zadziałać jakąś siłą. No i tym człowiekiem, który, tą osobą, która tą siłę wywołuje, jesteś ty. To tkanka mięśniowa, to jest jedno. Ale tak pięknie i niepięknie zarazem w nauce mówi się o człowieku, że jesteśmy bryłą sztywną. Ja jak patrzę sobie, jak zawodnicy pływają, to ja tam nic sztywnego nie widzę. Wręcz przeciwnie. Ale dlaczego mówi się, że bryła sztywna? Dlatego, że jedno to jest wartość siły i kierunek tej siły, a drugie to jest ramię. No i tutaj to bezpośrednio widać w technikach pływania, tak? Że te techniki pływania, które wykorzystują zarówno siłę, jak i ramię, one pozwalają na osiągnięcie najlepszych czasów, bo o to chodzi. Tak, żeby, po prostu tak się zgodzę tutaj, jednak z fizyką nie ma co dyskutować. Dziękuję. No, zawsze wymuszam to na moich gościach, żeby to powiedzieli. Udało mi się szybciej niż przewidywałem. No dobrze, ale to fizyka to jest jedno. A teraz pytanie, jak to zrobić w stylu, którym ty pływasz, czyli w stylu dowolnym. No tutaj też jest ciekawa rzecz. Styl dowolny. Nazwa wskazuje w języku polskim, że mogę zrobić wszystko w tej wodzie, byle się poruszać. Dlaczego crawl jest najczęściej wybieranym stylem w stylach dowolnych? No, z praktyki widać, że jest to najszybszy styl, dlatego można płynąć też innym stylem, ale raz obrany styl musi być kontynuowany przez cały dystans. Jednak to najlepsze czasy uzyskuje się w stylu dowolnym, czyli tym crawlu, na przemian stronna, praca ramion i nóg. Niewiele jest tych ograniczeń, trzeba wystartować na czas, nie można troszkę z fal startować. To jest gdzieś tam taki można powiedzieć, błąd, który się gdzieś zdarza na zawodach. Nie można przepłynąć dalej jak 15 metrów pod wodą, a tak później należy przełamywać lustro wody i po prostu dotknąć jak najszybciej ściany ręką. Tak, więc żeby zacząć płynąć, to trzeba do tej wody wskoczyć. Trzeba to zrobić poprawnie. Używałeś takich słów jak opór, więc on na pewno będzie w momencie zetknięcia się z powierzchnią wody generowany. Ty bierzesz pęd, porozumiem z tego, że z mięśni swoich wyskakujesz do wody. No i powiedziałeś, że są ograniczenia, żeby 15 metrów można było tylko płynąć. Z czego to wynika? To wynika z przepisów oczywiście, ale są one, zostały tak stworzone, dlatego żebyśmy troszeczkę widzieli tego pływania. Kiedyś, kiedy nie było to, wcześniej nie była uregulowana ta długość pływania pod wodą, pierwszy taki zawodnik rosyjski bodajże pływał tak długo pod wodą, że właściwie na 50-metrowym czy 25-metrowym basenie wychodził tylko na jeden ruch nad wodę, znowu wpływał pod wodę i tam bardzo szybko potrafił pokonywać ten dystans właśnie pływaniem samymi nogami do delfina w pozycji tej strzałki, czyli takiej bardzo naprawdę opływowej. No, potrafił szybciej się poruszać pod wodą niż na wodzie i zaczęło to iść w takim kierunku, że więcej było tego pływania pod wodą niż na powierzchni i musieli to uregulować przepisy, żeby pływanie było też widoczne. Tak, ale to jest bardzo ciekawe, bo tu mówimy, że jak wskakujemy do wody, to zresztą każdy z nas czuje, że jak mamy nawet zwykły, każdy ruch wykonać w wodzie, jest dużo ciężej niż to, gdybyśmy to w powietrzu wykonywali. Więc tak by się mogło wydawać intuicyjnie, że jak będę wykorzystywał tą powierzchnię, woda, powietrze, to tam powinno być w cudzysłowie łatwiej, tak? Że te opory powinny być mniejsze. A tu mówisz jednak, że pod wodą pokonywał zawodnik to dużo. Tak, szybko. Bo cały czas ma opływową pozycję, stały napęd i nie ma tam miejsca na właśnie powietrze. A w momencie, kiedy wkładamy rękę do wody, wokół dłoni, wokół ręki tworzą się bąbelki. I wtedy już nie ma tego takiego dobrego punktu podparcia na wodzie i to pociągnięcie nie jest aż takie dobre. Więc też umiejętność, techniczne umiejętności pływania, włożyć tak rękę do wody, tak rozpocząć ruch, żeby już tych bąbelków nie było i można się po prostu zaprzeć o wodę. Tak, to fizyka mówi, że to jest napięcie powierzchniowe, tak? I je trzeba albo zerwać, albo jakoś przezwyciężyć.
jakkolwiek by to nazwać. Więc zdecydowanie to są dodatkowe siły, to można bardzo łatwo zobaczyć, wyciągając rękę po prostu z powierzchni wody, że wtedy taki mamy moment, że ona tak jakby mocniej to trzymało. Ja wczoraj, jak tutaj do was jechałem, to doświadczałem tego mijając tirów, to jest dokładnie to samo, bo tylko powiem, że z definicji jest tak, że woda i powietrze to są płyny, więc one zachowują się bardzo podobnie, ale naturalnym jest, że ciężej jest w wodzie. Dlaczego? No tu znowu, przepraszam, ale jestem fizykiem, będę się posługiwał definicjami. Mówimy tu o gęstości i o lepkości. To są dwa parametry, które są bardzo ważne, jeżeli chodzi o to, jak wy się zachowujecie i jakie można osiągać parametry. Wiadomo jest, że gęstość zależy bardzo silnie od temperatury. Czy ty zauważasz, że jak wskakujesz do zimniejszej wody, to jest ciężej płynąć? Tutaj akurat zauważam, w momencie, kiedy jest zimniejsza woda, zazwyczaj jest to na zawodach, faktycznie płyniemy szybciej, możemy się mocniej jakby od tej wody odpychać i jest zauważalna ta różnica, gdzieś ta ciepła woda i gorzej na nas wpływa, jeśli chodzi o chłodzenie organizmu i jeśli chodzi o właśnie też to czucie wody, bo my to nazywamy czuciem wody, czyli właśnie nasze odczucia, jak dobrze odpychamy się od tej wody, napędzamy jednocześnie. Więc w zimnej wodzie ja zdecydowanie lepiej też się czuję, jeśli chodzi o start, o tą najwyższą formę i pracowanie nad tym wynikiem. No tutaj, gdy to mówisz, to tak mi się nasuwa, że to pływanie to jest ogromna sztuka kompromisu, tak? Bo mówiłeś o oporach, z drugiej strony trzeba siłę napędową. To siła napędowa, to przywołam znowu nazwisko naukowca, który tutaj, że tak powiem, bardzo wiele zrobił, mianowicie znowu Newton, bo trzecia jego zasada mówi, że my dokładnie odpychamy się od wody. Tak to się odbywa, tak? Czyli wykorzystujemy obiekt jakiś, od którego się odpychamy. To trudno sobie wyobrazić, że można się od płynu odepchnąć, ale jednak wy to robicie i to bardzo dobrze. Ale co ciekawe, że jak skoro gęstość zmienia się bardzo silnie z temperaturą, czyli gęściejszy jest obiekt w zimnych wodach, tak? Więc ty mówisz, że łatwiej jest ci się odpychać od zimnej wody. Czyli tutaj ten kompromis, jeżeli chodzi o gęstość, jest na korzyść tej zimnej wody. Przyznam szczerze, nie wiedziałem tego. Wydawało mi się, że łatwiej będzie wtedy, jeżeli będziemy minimalizować opory. No i to jest ważna rzecz, bo mówimy cały czas o gęstości wody. Ale ja patrzę, że na zawodników. To jest bardzo ciekawy obiekt. Dlatego, że no, mają swoją gęstość też. No i mówi się, że w większości składamy się z wody, więc tak można było powiedzieć, woda pływa w wodzie. Jak patrząc na was, to wręcz to tak bezpośrednio widać. Ale jednak nie do końca tak jest, bo też potrzeba jest ta siła. Siła bierze się z tego, że musisz mieć odpowiedni szkielet mięśniowy, żeby móc tą siłę jakoś tam wygenerować. No i teraz okazuje się, że najlepiej by to było, gdyby tych mięśni nie mieć za dużo. Dlaczego? Bo mięśnie są gęste, a gęsty obiekt utonie. No. No i tu jest ogromna sztuka kompromisu. Dokładnie znowu, tak. Jeżeli chodzi o budowę ciała. Czy ty zwracasz na to jakąś szczególną uwagę w przygotowaniach, że nie można za dużo mięśni mieć, czy w ogóle nie, czy po prostu... To jest też uwarunkowane tym, do jakiego dystansu się przygotowujemy. Sprinterzy potrafią być naprawdę potężnymi gośćmi, ale ich wyścig trwa 20 kilka sekund. W zależności, jakim stylem płyną. Są zawodnicy, którzy pływają długie dystanse, na przykład 800-1500 metrów, więc ta budowa też jest zupełnie inna. Ja akurat jestem taki, powiedzmy, średniak, czyli 100-200 metrów, czyli taki przedłużony troszeczkę sprint. I tutaj też właśnie trzeba się znaleźć te kompromisy, być cały czas możliwie bardzo szybkim, ale też wytrzymać te na przykład 8 długości pływalni, takie 25-metrowe, jak jest tutaj w szkole, czyli to będzie te 200 metrów, bo na tym dystansie jestem właśnie aktualnym rekordzistą Polski i właśnie cały czas zderzamy się z pogodzeniem kilku rzeczy, z czegoś zrezygnować, coś dodać i to jest właśnie sztuka i trenerska, i zawodnicza, żeby to wszystko dograć. Tak samo jak wiele środków treningowych do dobrania, a mamy tak ograniczony czas, że trzeba się na coś zdecydować. Czy więcej siłowni, czy mniej, czy pływać troszkę dłuższe dystanse na treningu, czy bardziej sprinty. No i cały czas tutaj jest żonglerka po prostu tymi różnymi sposobami.
No bardzo ciekawe to, co opowiadasz, ale tutaj na pewno warto by było dodatkowo czas poświęcić na opory, bo to jest coś, co, z czym musisz się borykać, jeżeli chodzi o pływanie, tak? Że gdyby tych oporów nie było, to byłoby łatwiej, przyznaj, nie? Że tak niestety to tak jest. One się znikąd nie biorą, one się biorą z tego, że zaczynasz względnie poruszać się w płynie, tak? I odpowiednio fizyka generuje prawa, które mówią, że będą tam opory. Co więcej, gdyby był taki przepływ ustalony, tak to on się nazywa, lub laminarny, tych oporów by nie było. Ale to dobrze widać, jakby się dobrze przyjrzeć wodzie, że ona zaczyna tak wirować, po prostu turbulencje się wprowadzają. W każdym płynie następuje ruch, wprowadzają się po pewnym przepływie niestety te turbulencje. Te turbulencje generują bardzo duże opory. Nie? Mhm. To je widać bezpośrednio. Ale też widać to, co klasycznie, że tak powiem, Newton powiedział, że jak weźmiemy jedną cząstkę i uderzymy w drugą, to ona przekaże energię. I po prostu jak ty próbujesz się poruszać w wodzie, to te napotykasz na opór tych miliardów cząsteczek, które są i musisz je rozpychać. Mhm. Odpowiednio wykorzystując, co mówiliśmy, siły. No tutaj przeanalizujmy sobie crawl, tak? Bo to jest twój styl, którym jesteś mistrzem. Jak to zrobić? Jakby tutaj wskazówki dla nas wszystkich, jak to zrobić, żeby to zrobić lepiej? No bo ja tak patrzę na siebie, zanim się spotkałem z tobą, to myślałem, że umiem pływać, a teraz już bym tego nie powiedział, ja się poruszam po prostu, jakoś tam. I nie tak sukces. I nie tonę, ale nie tonę dlatego, że tutaj tak sobie pozwolę z siebie zażartować, wiem, że tkanka tłuszczowa potrafi pływać na wodzie, także... Zadbałem również i o to podczas swojego życia, żeby nie mieć jej za mało. No, ty nie możesz sobie na to pozwolić, bo jednak dodatkowo pole przekroju twojego by wzrosło. Właśnie o tym mowa. I teraz jak ty się poruszasz, to pole przekroju, czyli tak naprawdę jakby patrzeć na ciebie z góry, powinno być jak najmniejsze. Tak zwany opór czołowy właśnie. Tak, jak sobie przeanalizujemy klasyczną żabkę, no to maksymalnie, że tak powiem, to ten pole przekroju zwiększamy. Więc no tutaj jest... to od razu widać po wynikach. Tak, no to jest najwolniejszy styl, więc... Tak, też. No to co się dzieje w crawlu, że z punktu widzenia twojego, że jednak to pole przekroju poprzecznego minimalizujesz? Tak, no to zaczniemy od tego oporu, czyli tutaj jest rotacja w barkach, więc płynąc crawlem tym naprzemiastronnym wchodzimy w dużą rotację właśnie w barkach. To ten opór czołowy nam gdzieś tam też zmniejsza. Dodatkowo jest stały napęd, bo raz jedną, raz drugą ręką się odpychamy, oczywiście nogi też pracują, w żadce są to bardziej pojedyncze takie ruchy i musimy też troszeczkę podciągając nogi, czy to pięty do pośladków też, gdzieś tam przy tym kopnięciu nogami, w tym stylu klasycznym, są te opory zwyczajnie większe. Ten crawl no jest najszybszy i tutaj jakby... Tyle, co mam do powiedzenia. Jeśli chodzi jeszcze o twoją wcześniejszą tutaj wypowiedź na temat tych zawirowań, to bardzo mocno to czuć, kiedy na przykład płyniemy w sztafecie. Są takie sztafety teraz wprowadzone miksowe, czyli w jednej sztafecie płynie dwie kobiety, dwóch mężczyzn i można dowolnie ustawić kolejność. I na przykład jeśli na początku płyną kobiety i później mężczyźni, to te różnice są odległościowe bardzo duże. I wtedy wskakując do wody za jakimś zespołem dużo dalej i jest nawet realna szansa na rywalizację taką bezpośrednią, to zanim się dogoni tą drugą osobę, to fale, które się tworzą na basenie, no naprawdę bardzo utrudniają ten wyścig. Pomimo tego, że są takie duże liny, które mają właśnie niwelować te wszystkie falowania, to jednak jest to mocno odczuwalne, kiedy taki naprawdę dwumetrowy chłop gdzieś tam przed chwilą odbił się od tej ściany i zamieszał tą wodę konkretnie. To z jednego punktu widzenia, a z drugiego jest też coś takiego jak drafting, który nie jest zabroniony, a są sytuacje, w których się zdarza, właśnie najczęściej na sztafetach, kiedy jeden zawodnik spłynie troszeczkę za mocno do liny i drugi jest powiedzmy z pudu gości ciała za nim, może płynąć na tak zwanej jego fali. Coś takiego jak nad morzem, po prostu kiedy sobie surfujemy albo spływamy na tej fali, możemy wykorzystać falę tego zawodnika i ona nas gdzieś tam troszeczkę odciąży. To działa tylko przy takich dużych prędkościach, jak na powiedzmy na 100 metrów dowolnym.
I gdzieś tam niejednokrotnie udało mi się z tego skorzystać i jest to naprawdę duża, duża pomoc. A to bardzo ciekawe, to powiedz, znaczy ty podczas płynięcia czujesz, że to optymalną pozycję, że znajdujesz sobie miejsce na torze, gdzie jest łatwiej? Ja już widzę przed tym, jak skoczę do wody, że na przykład będzie taka możliwość, bo załóżmy zespół obok jest troszeczkę przed nami, albo czasami, tak jak teraz startuję w takiej międzynarodowej lidze ASL, i tam są wystawiane dwie sztafety z jednego zespołu, więc możemy sobie pomóc. Jedna jest troszeczkę mocniejsza, druga słabsza. I teraz w zależności od tego gdzieś tam możemy się dogadać, że płyniemy bliżej tej liny, wtedy ten drugi zespół będzie miał jakiś tam handicap. Ale też widać na zawodach, że teraz te czasy, które są w eliminacjach osiągane, determinują, z której pozycji będziesz startował później, tak? Tak. Bo się mówi, że ci najlepsi płyną w środku po to, żeby mieli właśnie jak najmniej tych turbulencji. Ale biorąc pod uwagę, że taki każdy, który napotyka ścianę wody, musi ją rozbić. W peletonie zawsze wysyła się tych na początek, żeby rozbili to powietrze, gdzie ta gęstość jest zupełnie inna, więc to by mogło się wydawać, że warto puścić sobie takiego na dalekie dystanse z początku, niech on nam to rozbije, my sobie popłyniemy na fali, tak jak ty to mówisz, a później dopiero wykorzystać swoje siły. No jednak na tych sprinterskich dystansach nie ma czasu na to, tak. Naprawdę już są tak duże prędkości, że osoba, która pływa długie dystanse, jest bardzo wytrzymała, no nie ma szans jakby tutaj nawet wyprzedzić na moment tej osoby, która pływa te sprinty, bo to już są bardzo, bardzo duże prędkości. Jednak na tej czystej wodzie, czyli powiedzmy na tej pierwszej pozycji, często płynie się bardzo komfortowo. Jeśli mówimy już stricte o takim wyścigu, gdzie każdy płynie swoje i nie patrzymy tam na żadne jakieś fale i tak dalej, to jest ważne, ale na przykład wejście w nawrót, odbicie i płynięcie pod wodą pozwala nam ominąć tą falę wsteczną, która za nami gdzieś tam idzie. Okay. I teraz jeśli się wbijemy pod wodę po nawrocie na odpowiednią głębokość, to miniemy tą falę. I to też jest gdzieś tam już po prostu rozpracowywanie takie troszeczkę taktyczne, ale też techniczne podczas najpierw treningów, później zawodów. Ja mam wrażenie, że tutaj to jak mówisz, że to jest, odbywa się wszystko na czuciu. To bardzo mi się, że tak powiem, układa bardzo fajnie, dlatego że z jakimkolwiek sportowcem nie rozmawiał, to mówił, że to, że udaje się osiągać najlepsze wyniki, to jest kwestia czucia. Czyli tutaj ty po prostu czujesz wodę. Czuję wodę, staram się czuć wodę. Są też ćwiczenia na czucie wody, ale jeśli chodzi o taki instynkt, można powiedzieć troszeczkę doboru, co jest dla mnie lepsze, to faktycznie no, trzeba tutaj różne rzeczy sprawdzać. Każdy ma inne ciało, inną troszeczkę technikę, więc dostosowywać pewne rzeczy do siebie. I są jakieś oczywiście kanony, których tam gdzieś trzeba się, powiedzmy, trochę trzymać. No, to są takie podstawy. Ale jednak, jeśli mówimy już o takich naprawdę drobnych szczegółach i wspinaniu się na ten sam szczyt, gdzie właściwie cały finał jest najlepszych zawodników, czy to z Polski, Europy, czy świata, no to tamte różnice są minimalne i decydują niuanse, więc czasami trzeba wykazać się jakimś może trochę większym sprytem, trochę większym opanowaniem, jakimś takim przygotowaniem mentalnym. Jest tego sporo i myślę, że można by tutaj i tydzień rozmawiać i cały czas byśmy mogli znaleźć jakiś mały element, który jest do poprawy. No ja nad tym pracuję 19 lat, bo tyle trenuję. No dobrze, a powiedz mi, czy w którymkolwiek momencie 19-letniego do twojego doświadczenia korzystałeś z jakichś pomocy technicznych, żeby usprawniać? Cały czas. Mój trener jest nie tylko od tego, żeby ułożyć plan treningowy, ale również też dba o moją technikę. To też jest czasem konsultacje z innymi trenerami albo z innymi specjalistami, czy też nagrywanie kamerką pod wodą tego pływania. Są też kanały przepływowe, czyli taki nieduży basen, powiedzmy z 10 na 3 metry, gdzie ściana wody napływa na nas, no to jest jakieś tam turbiny, które tą wodę pchają, ustawia się na daną prędkość, załóżmy 1,8 metra na sekundę. Ja normalnie mogę wskoczyć na główkę do tego basenu i płynę w miejscu, bo walczę z tym oporem wody, ale to jest, wiem, że to jest taka prędkość pływania, którą tam uzgodniliśmy. I z każdej strony są poustawiane kamery, z boku jest jeszcze przeszklenie, więc trener na bieżąco może sobie każdy moment zobaczyć, czy nagrać, zwolnić. I to są bardzo fajne rzeczy, no ale taki kanał akurat jest na Teneryfie, tam jest taki fajny ośrodek.
U nas w Polsce jest kilka takich kanałów, ale nie ma w nich wody oczywiście. a takie mniejsze jakieś tam, bardziej wanny można powiedzieć, takie przepływowe, no nie są na tyle dobre, żeby tam zawodnicy mogli wystarczająco dobrze pływać i szybko. Ale tak patrzę, 19 lat to bardzo dużo, jeżeli chodzi o rozwój technologii. I czy tutaj zauważyłeś ten skok technologiczny, jeżeli chodzi o pływanie? Jeśli chodzi o przygotowania, na pewno też tak, dużo większa dostępność tych wszystkich kamerek, już teraz nawet telefon możemy wsadzić do wody i pozwolić sobie na nagranie spod wody, więc to pływanie cały czas się jeszcze rozwija. Widać, że są tam jeszcze możliwości do poprawy. Nie jest to jeszcze wszystko tak dobrze przebadane, jak na przykład w lekkiej atletyce. Tam dużo łatwiej wszystko zbadać pod względem i fizjologicznym, i nie wiem, nawet do tysięcznych można sobie wszystko pomierzyć, ustawić fotokomórki i wszystko w zwolnionym tempie. U nas ta woda zawsze jednak ten obraz troszeczkę zaburzy. No jest troszeczkę trudniej technicznie chociażby to zrobić. Wszelkiego rodzaju pomiary no też w tym środowisku wodnym nie są tak łatwe, jak po prostu tutaj na ziemi. Ale bez wątpienia strój. To jest coś, co się zmieniało, tak? Co się zmieniało i wiele kontrowersji. Jak to z perspektywy twojej wygląda? Do 2009 roku pływacy mogli brać udział w zawodach, w startach w takich pełnych skórach. Mówiliśmy wtedy na to skóra rekina. To była na dobrą sprawę taka jakby cieniutka pianka. To był strój, który był wykonany w tych końcowych etapach, bo on też się cały czas rozwijał, z takiej jakby pianki. No podobne jak teraz powiedzmy triatloniści biorą udział, tylko że no, ta pianka na wody otwarte do triatlonu jest dużo grubsza. Ta, w której zawodnicy mieli ją podczas zawodów, no była cieńsza, ale też zwiększała zdecydowanie wyporność i mniejsze znaczenie miała już technika pływacka, a więcej jakby takiej stricte siły i w tym 2009 padło bardzo dużo rekordów na jednych mistrzostwach świata. 43 tak. Rekordy, no to było zawodnik w półfinale bił rekord świata, za chwilę w finale jeszcze inny potem gdzieś poprawił i to no było już za dużo. No i te rekordy zostały wyśrubowane naprawdę na wysoki poziom. Przepisy zredukowały ten strój do stroju, który jest dla mężczyzn nieprzekraczający linii kolan i linii pępka, więc takie spodenki, bardzo obcisłe. Ale również z tego materiału, tak? Nie, teraz już materiał ma też ograniczenia, musi mieć odpowiednią przepustowość wody. Jest z tyłu na pośladku taki QR kod, który jest zapewnieniem, że ten strój został przebadany przez FINE, czyli Światową Organizację. I można w nim brać udział w zawodach, więc sędzia zawsze sprawdza, czy masz dozwolony strój, czepek, okularki, bo takie są zasady na międzynarodowych zawodach. Więc teraz jesteśmy pozbawieni, że tak powiem, tej tutaj góry i łydek. Natomiast no, kobiety mają troszeczkę, że tak powiem, więcej tego materiału, bo jeszcze oczywiście góra jest zakryta. Ale cały czas, są ciekawe, cały czas te rekordy świata padają. Więc no jeszcze mówię, tak, ten rozwój tej technologii, tych możliwości badawczych, sprawdzania techniki, ustawiania, zmieniania tej techniki jest jeszcze duży. I więc wszystko przede mną. Ja tak pozwolę sobie skomentować. Powiedziałeś, że nazywa się strój rekina. Faktycznie podpatrywano rekina, ale podpatrywano i dziwiono się, że on jednak ten pole przekroju poprzecznego jest bardzo duże, czym jest taki... No, pękaty. Tak, pękaty, a jednak pływa świetnie. Tak? I szukano technologicznie, co to powoduje, że jednak on jest taki szybki. I zaobserwowano, że na jego powierzchni tworzą się tak specjalnie ułożone łuski, które łapią pęcherzyki powietrza. Ty to powiedziałeś, że to jest pianka. Faktycznie to później w technologii, ten materiał nazywa się neopren, dla mnie to jest nazwa leku trochę, nie? I tam są dokładnie pęcherzyki powietrza. Co to ma za zadanie, tak, te pęcherzyki powietrza? No one mają za zadanie zmniejszyć twój ciężar właściwy, tak naprawdę ci troszeczkę utrzymywać na wodzie. Tak. Bo to, co mówiliśmy, że każdy z nas składa się z mięśni, z wody i z tkanki tłuszczowej, no i raczej nie będziemy utrzymywać się na wodzie. A właśnie tak z czystej ciekawości, potrafisz bez poruszania się utrzymać się na wodzie? Tak, to jest tak zwana gwiazda albo korek, to dzieci robią zawsze na nauce pływania.
Tak na sprawę każdy to potrafi. Ale trzeba odpowiednio pęcherzyki, znaczy powietrze zabrać. Zabrać po prostu tak, powietrze tak. I nie napinać ciała. Tak. Wystarczy być po prostu rozluźnionym, więc każdy może sobie leżeć na wodzie, czy to twarzą do dna, czy i to jest, nawet do góry. To jest pozycja, w którym nasza gęstość jest porównywalna z gęstością wody. Mhm. Tak? I to da się zrobić. Ja próbowałem wielokrotnie, zawsze mi nogi spadały. Na no nogi tak faktycznie to najbardziej opadają, ale są ludzie, którzy mają większe do tego predyspozycje tak. Lub mniejsze, ale w gruncie rzeczy każdy da radę. Tak, no i tutaj wracając do tej skóry rekina, okazywało się, że jednak skoro nie musimy marnować energii, siły na to, żeby nie tonąć czy nie zmieniać, tylko po prostu w poziomie się poruszać, stąd te wyniki były takie, a nie inne. Plus, dodatkowo te pęcherzyki powietrza zrywały napięcie powierzchniowe i powodowały, że jednak te opory były mniejsze, można było się prześlizgnąć. To się okazuje, wykorzystywane było i w łodziach, i w samolotach, i od razu okazało się, że te wyniki były spektakularnie dużo lepsze. No ale. Jest też więcej rzeczy, które zaobserwowaliśmy u zwierząt, u ryb. Chociażby płynność tej płetwy, jak ona się porusza, ustabilizowanie głowy, czyli tego dzioba, który tego początku naszego ciała. W naszym przypadku jest to ta strzałka. Więc na przykład, kiedy płyniemy pod wodą i mówiliśmy wcześniej, że ci pływacy, którzy prawie cały basen przepływali pod wodą albo teraz są fantastyczni w pływaniu pod wodą, właśnie też stabilizują ten kadłub, a dopiero cała reszta faluje i też właśnie bardzo płynnie nas napędza. I to też jest zaobserwowane rekina, tak. Czy u jakiejś innej ryby. Ale macie takie zajęcia, że podpatrujecie sobie na przykład delfiny, jak pływają? Nie, no nie ma przesady, ale to jest taka, stąd to się wywodzi. Ja myślałem, że może naśladujecie bezpośrednio. Jak ktoś chodzi do oceanu, to może sobie podpatrzeć, tak, zdecydowanie. No dobrze, ale to jedno to jest strój, że wróciliśmy do tego, że są ograniczenia, są narzucone, bo zaobserwowano, że za duży rozwój technologii to już nie, ten sport już nie jest taki uczciwy do końca. Zaraz by jakieś turbiny doszły do tego, to no już właśnie, tak, przesada. Można by było tak do tego, no ale macie też okulary. Mamy okulary. Czy to nie generuje oporu? Troszeczkę, ale to już jest tak bardziej, są okularki robione bardziej takie opływowe, ale myślę, że bardziej to tak designersko już tam wyglądowo troszeczkę też ma wpływ, bo takie najbardziej, że tak powiem, popularne i takie troszeczkę już teraz oldschoolowe, tak zwane szwedki, czyli takie dosyć twarde okularki z takim ściętym przodem. One są nieduże, ale jednak nie jeszcze tak bardzo opływowe jak te najnowsze modele. Często w nich zawodnicy cały czas pływają. Ten opór jest tam nie jakiś taki bardzo znaczący, chociaż no, jeśli już mamy się czepiać i czasami ktoś przegrywa złoto olimpijskie o 0,01 sekundy, no to może czasami warto te okularki mieć już gładkie. I pójdę o krok dalej, czyli mianowicie to, co mamy na głowie, czyli czepek. Czepki też są teraz robione takie bezszwowe, czyli czepek na sucho wygląda jak taki hełm i zakładając go nie mamy żadnej zmarszczki, jest po prostu taka goła glaca. I wtedy ta woda też idealnie opływa tą głowę, lepiej się to wszystko rozbija. Taki klasyczny czepek ma troszeczkę takich zmarszczek, więc na treningu to tam nie jest żaden problem, ale podczas startu, kiedy już chcemy się skupić na najmniejszych detalach, to zakładamy taki startowy. Ale powiedz mi, czy to czuć, jeżeli na przykład miałbyś nierówno założony czepek, że coś jest nie tak, czy to kwestia po prostu czasów, które są... No zdarza się na przykład troszeczkę za duży czepek, albo ja zakładam nawet dwa czepki, jeden pod spód i potem taki zwykły i na górę ten startowy, żeby lepiej się trzymał ten... Ja mam dosyć małą głowę, więc to też z tego wynika. Ale zwiększasz pole przekroju. Tak, ale jakby ten główny czepek dobrze się trzyma i to jest dla mnie większa wartość. Zdarza się, że miałem na przykład za duży czepek. Gdzieś tam dostałem, musiałem na zawodach w tym czepku startować i podczas nawrotu tak szybko wszedłem w ten nawrót koziołkowy, że czepek mi się zrobił taki jak czapka papieska. Na trzecim basenie mi w ogóle spadł, więc no to był duży dyskomfort też psychiczny, bo zamiast skupić się na wyścigu, na tym, co się dzieje na bieżąco, ja myślałem, kurczę, czepek mi spada, i nie wiem, czy go zdjąć, w ogóle wyrzucić, czy lecieć swoje, no i ten opór wody go w końcu i tak zmyły. No bo część zawodników nie używa czepków, po prostu goli się na łyso. No, teraz już bardzo rzadko to się zdarza, ale faktycznie są takie wyjątki. To myślę, że to kwestia chyba też głowy, nie? Że wtedy sobie zmniejszamy milimetr na głowie i mamy wrażenie, że będzie lepiej. Może tak.
No ale rozumiem, że jakikolwiek element, czyli kolczyk byś założył albo bransoletkę, to byś to czuł. To bym pewnie to czuł. No ja akurat nie pływam w biżuterii. Są tacy zawodnicy, którzy pływają normalnie, tutaj mają na szyi założony jakiś łańcuszek. To się zdarza, ale to też mówię, raczej gdzieś tam odpuszczają sobie, no bo walczymy o każdą najmniejszą część sekundy. Jeśli chodzi o jakąś tam opaskę, to miałem kiedyś taką historię. Pływałem w takiej gumowej opasce Livestrong, jeszcze jak była ta akcja Armstronga gdzieś tam promowana. I później przed zawodami trener zalecił, żebym zdjął tą opaskę. Cieniutka gumka po prostu na nadgarstku. I ja płynąc z delfinem miałem wrażenie, że ta jedna ręka jakby szybciej wchodzi do wody. Byłem tak zdziwiony, że coś tak małego może zrobić w moim odczuciu tak dużą różnicę. No, że potem już odpuściłem sobie pływanie na przykład w zegarku czy z jakimś tam chociaż małą różnicą. Nawet raz miałem złamaną rękę i miałem taki gips, z którym mogłem pływać, to do drugiego nadgarstka przyklejałem sobie taki ciężarek, który równoważył mi ten ciężar na ręce. Okay, bo wtedy mógłbyś skręcać. No właśnie, liny były, więc nie mogłem w koło. Żużel był taki w wodzie. Żużel w wodzie, tak. No dobrze, tak żeśmy teoretycznie porozmawiali, ale ja bym chciał od ciebie, wiesz, taką informację, coś się nauczyć praktycznego. Mianowicie przeanalizujmy sobie tak dokładnie, na tyle, na ile mamy możliwość, żeby pokazać, jak dobrze pływać kraulem. A ja będę to starał się komentować, co ty robisz, wiesz, dodając swoje... Tam. Dobrze, dobrze. Ja tutaj tak, żebym się zmieścił też w kamerze, więc nie będę wstawał. Ale tak, najważniejszy ruch. Żeby włożyć rękę do wody, pociągnięcie wygląda tak, że ręka jest delikatnie ugięta w łokciu, nie jest całkowicie wyprostowana. Nie przechodzimy tą ręką przez oś ciała, czyli prawa ręka pracuje po prawej stronie, lewa po lewej. No ja tu jestem dosyć mocno ograniczony, ale... To, co się dzieje nad wodą, ręka rozluźniona przechodzi nad wodą, tak żeby nie spinać jej niepotrzebnie, nie rzucać gdzieś tam bokiem, tylko wchodzimy właśnie w tą rotację w barkach i wtedy ten kraul wygląda najlepiej, jest taki, powiedzmy, najbardziej optymalny. No i co? No i tutaj już można by się później skupiać na szczegółach. Oczywiście nogi cały czas pracują, napędzają nas i utrzymują tą pozycję bioder wysoko, bo kiedy zatopimy nogi, zatopimy biodra, to ten opór czołowy nam wzrasta do jakichś gigantycznych rozmiarów i nie płyniemy. A co z głową? Głowa jest utrzymana w miejscu, skręca się tylko na bok do oddechu. Jakby nie ma możliwości na żadne zgięcia w tym układzie, tak jakbyśmy zarzucali, powiedzmy, biodra, tak jak przyczepka w samochodzie. Tutaj jest tylko rotacja w tej płaszczyźnie właśnie takiej czołowej. Nie? Mhm. Tutaj tylko się rotujemy, czyli w barkach, biodra trochę też za tym mogą pójść i za każdym ruchem wyciągamy tą rękę daleko do przodu, ale dozwolona jest tylko taka rotacja, bo te wszystkie inne nietrzymanie tak koru, no to nas tylko spowolni. Ja sobie tak analizuję, jak obserwuję na wakacjach, jak ludzie pływają, to często im wyżej tą rękę nad wodą ktoś jak płynie kraulem, to myślę, że szybciej będzie płynął, nie? A to nie o to chodzi. No nie zawsze, nie zawsze. Jednak najważniejsze jest to, co dzieje się pod wodą, bo to jest ten nasz ruch. No ale żeby napędowy. Się, naturalne jest, żeby się od czegoś odepchnąć, to wykorzystujesz całą powierzchnię tutaj przedramienia, tak? Tak jak to bardzo ładnie pokazywałeś. Ja tak nie potrafię zrobić, ale ty, no, dla ciebie to jest naturalne. Szczególnie w tej początkowej fazie, tak, tutaj, kiedy dłoń i przedramię jest jako jedna całość i na chwilę zatrzymamy ten łokieć w górze, potem dołączymy całą rękę, wtedy cały czas odpychamy się od tej wody, tak. I możemy tą siłę generować naprzód, a nie w momencie, kiedy byśmy zrobili ten ruch tylko na dół, albo łokciem uciekli w kierunku całego ruchu, to albo mamy mniejszą siłę tutaj napędu, albo gdzieś kierujemy ją po prostu w dół i to nam nie daje napędu. Zmniejszamy tak naprawdę pole przekroju łopatki, przepraszam, że tak powiem, nie? Tak. Jeżeli to optymalny ten ruch, który napędza, znaczy generuje największą siłę. To, co powiedziałeś, że faktycznie wszystko trzeba robić w linii, tutaj wchodzimy w wektorowość już, bo rozumiem, że generowalibyśmy ten wektor siły trochę nie w kierunku płynięcia, tylko tak losowo i w cudzysłowie byśmy tracili przez to, żeby nas tak jak... Tak, takie wężykowanie było, no to szczególnie, kiedy przejdziemy właśnie przez tą oś ciała, to albo nas przekręci za bardzo na plecy, albo ta siła gdzieś pójdzie w bok, no i to czasami widać, jak
zawodnik odbija się na środku, dopływa przy lewej linii, załóżmy, tak? No i te różnice są, więc tutaj to wszystko musi być jak najbardziej takie symetryczne i ukierunkowane na wprost przed siebie, tam gdzie chcemy płynąć i w jednej linii. No dobrze, ale głowa jest zanurzona czy wynurzona? Kiedy płyniemy krawlem? Mhm. Twarz jest pod wodą, a tutaj głowa jest ustawiona w takim układzie, tak, gdzie patrzymy troszeczkę przed siebie, powiedzmy, no nie wiem, czy to będzie w kątach 45 stopni, czy troszeczkę inny kąt, ale no musimy sobie znaleźć też odpowiednie ustawienie tej głowy, tak żeby było to dla nas wygodne, ale też gdzieś tam nie było, powiedzmy, ta głowa za nisko, że woda nam zaraz na plecy wpływa. No jakieś tam, nie ma też konieczności wyciągania jej nad wodę, bo to już wtedy krawler ratowniczy. Więc no tutaj jest dużo, dużo takich niuansów, to już bardziej takie, myślę, do wytłumaczenia na basenie, przy danej osobie. No mówimy o tym, żeby to pole przekroju było cały czas takie samo. Tak gdybyśmy wynurzali głowę i zanurzali, to jednak byśmy zmieniali to pole przekroju i w ten sposób generowali większe opory. Głowa w miejscu. Jasne, super. Ale jak oddychać? Jak głowa pod wodą. Jak płyniemy sprint, to nie oddychać. A jak płyniemy już troszkę dłuższy dystans, no to przy nabraniu powietrza to jest właściwie najtrudniejszy moment w pływaniu, bo wybija nas z jakiegoś takiego rytmu i też musimy tą głowę wyciągnąć troszeczkę nad wodę, żeby nabrać po prostu tego powietrza. Jednocześnie jedną rękę mamy też wynurzoną nad powierzchnię, więc mamy kilka elementów, które są ponad powierzchnią, więc jest nam ciężej utrzymać tą pozycję i się troszeczkę zanurzamy. I teraz tutaj jest ważne, żeby rotując barki jednocześnie skręcić tylko głowę, nabrać powietrza i wrócić znowu do tej samej pierwotnej pozycji, bo w innym przypadku no dzieją się różne dziwne rzeczy, magiczne, ale to trzeba przeanalizować dany przypadek. Nie, ja to jeszcze tak widzę, że jak szybko płyniecie właśnie, to tak jak łódka szybko płynie, ona rozbija, częściowo tworzy fale i tu masz takie miejsce, gdzie powietrze się może zebrać. Dlatego nie trzeba wynurzać tej głowy. Super, myślę, że ja się dowiedziałem bardzo dużo. Mam nadzieję, że nasi widzowie również, zarówno przed ekranami komputerów, jak i tutaj. I myślę, że to jest dobry czas, żeby zadać pytanie mistrzowi. Więc jeżeli tylko są jakieś pytania, to bardzo prosimy, żeby je w tym momencie zadać, bo to jedyna okazja, żeby live zadać pytanie. Postaram się odpowiedzieć, bo czasami pytania są niełatwe, ale... Mamy nieśmiałych tu na żywo, nie wiadomo jak tam przed ekranami. To jest takie zderzenie na żywo, po tej sytuacji, która była, to tak onieśmiela troszeczkę. Rozumiem. Ja mam pytanie. Tu się zgłasza uczennica z ostatniej ławki. Słuchamy. Ja panie doktorze, co to jest pływająca tkanka tłuszczowa? Teraz słychać? Wrażliwy temat. Nie wiem, czy pokazać, czy... Ja nie wiem, czy w międzyczasie ktoś się nie ośmielił. Bardzo się obśmiałam z tego fragmentu. Czy ktoś się przypadkiem u was nie ośmielił na sali, bo chyba słyszę jakiś głos. Tak, są głosy również z sali, także chodzi, jeżeli chodzi o tą tkankę tłuszczową, to tam jest dużo powietrza, dlatego łatwiej jest pływać wtedy, jeżeli ma się tej tkanki tłuszczowej dużo więcej. No dobrze, dobrze wiedzieć. Ile godzin na dobę śpisz? Staram się spać około 7-8 godzin. No to też jest dosyć mocno uwarunkowane tym, co akurat robię, bo oprócz treningu też mam trochę pracy czy jakichś innych projektów takich do zrealizowania, więc nie zawsze mogę na przykład pozwolić sobie na wczesne położenie się spać czy drzemkę w ciągu dnia, bo mój dzień zaczyna się o godzinie 5:45 i tak potem już do wieczora, do tej 22:00 gdzieś jestem najczęściej cały czas na nogach, także jest sporo tych rzeczy do zrobienia, ale jak tylko czuję gdzieś tam większe zmęczenie i mam możliwość, to gonię te 8 godzin na dobę. To jeżeli jeszcze jedno pytanie mogę. Czy korzystasz z takich rzeczy jak medytacja?
Tutaj jakby bardziej bym to nazwał wizualizacją taką, jeśli chodzi o swój wyścig. I to jak najbardziej tak, to jest takie przygotowanie do startu tej głowy, tego czego mogę się spodziewać, ułożenie całego wyścigu jak takich klatek, takich klocuszków, zdjęć można powiedzieć po kolei, co się wszystko wydarzy, tak żeby podczas tego wyścigu nie być niczym zaskoczonym, tylko właściwie robić to wszystko z automatu. Mam taką korzyść tego pływania, taką zaletę, że nie wchodzę w konfrontację z przeciwnikiem, tylko mam swój tor i zawsze będę miał te stabilne warunki, więc wszystko mogę sobie zaplanować i ułożyć, jeśli chodzi o ten wyścig, bo wiadomo, zdarzają się jakieś tam czy opóźnienia, czy jakieś różne sytuacje wcześniej, na które muszę być przygotowany, ale podczas samego wyścigu to już no nic mnie tak wielce nie zaskoczy. Rywal nie wskoczy do mnie na tor. Czy na przykład jak w sportach zespołowych różnie może się potoczyć gra. Tutaj mogę być bardzo, bardzo precyzyjny, jeśli chodzi o taką wizualizację. To tyle. Przekazano mi jeszcze jedno takie pytanie od kolegi. Czy golisz nogi? Tak, zdarza się, szczególnie na tych najważniejszych zawodach, czyli rangi mistrzowskiej, Mistrzostwa Świata, Europy, albo tak jak teraz ta Liga ISL. Tam golę nogi, ręce, klatkę, niektórzy nawet jeszcze plecy golą. Tak, żeby te opory były mniejsze, no bo wiadomo, trochę tych włosów gdzieś tam jest, szczególnie nogi. Ale też chodzi o podrażnienie naskórka i lepsze czucie wody. Czyli to, co rozmawialiśmy, jest wtedy to ta odczuwalność tego odepchnięcia jest lepsza. No i dlatego się golimy. Ale mówię, to tak zazwyczaj z 2 razy do roku, 3. A gdybyś miał jeszcze raz wybrać dyscyplinę sportową dla siebie, zmieniłbyś coś? No w sumie nie, no jest jakby bardzo lubię pływanie i uważam, że tutaj mnóstwo korzyści, ale trudno powiedzieć, jakbym sobie poradził w innym sporcie, czy też tak długo bym kontynuował te treningi i starty w zawodach. Trudno powiedzieć. Na początku chodziłem też na tenisa tak równolegle z pływaniem, kiedy miałem jeszcze takie możliwości godzinowo-czasowe. To 2-3 razy w tygodniu był ten tenis, ale to w szkole podstawowej tam 1-3. Więc może tamtą drogą, może dzisiaj bym tutaj siedział z Hubertem Hurkaczem, kto wie. Ale no i wskoczyłem do wody, zostałem w basenie i też się bardzo z tego cieszę. Ja sobie pozwolę skomentować, bo miałem okazję też z Hubertem Hurkaczem rozmawiać i okazuje się, że jest taki trend, że będą teraz mistrzami ci, co będą mieli ponad 2 metry. Serio. Czyli musiałbym trochę urosnąć. No, miałbyś jakieś szanse, bo masz 1,90 m, ale to jest ciekawa rzecz, ponieważ nawet w pływaniu widać, że mistrzowie są coraz wyżsi. Czyli ten efekt ramienia jest bardzo ważny, tak? I decyduje to. Ta dłuższa. Słuchaj. Ja mam pytanie. Co pan czuje lub co pan myśli, jak pan pływa? Pan czuje się tak zrelaksowany, czy taki, nie wiem, wypoczęty po pływaniu, czy podczas pływania, czy taki, nie wiem, zadowolony? Wiesz co, ja mam tendencję do odpływania gdzieś tam w jakieś marzenia, więc jak płynę taki, powiedzmy, nudniejszy trening, jakiś bardziej tlenowy, wtedy zdarza mi się myśleć praktycznie o wszystkim, ale kiedy jest mocne zadanie, staram się na nim koncentrować i na tym, żeby zrobić je jak najlepiej, wtedy też przychodzi za tym gdzieś tam takie zadowolenie i ogólna satysfakcja, że zrobiłem dobrą robotę, zrobiłem dobry trening. Lubię to po prostu, więc jestem z tego zadowolony. To tak bym chyba podzielił na te 2 kategorie. Gdzieś tam marzenia i takie właśnie frajda z tego, że i mogę się zmęczyć, zrobić dobrą pracę. Wiem, że to się przełoży później na wyniki na zawodach. A pan na przykład jak ma jakiś problem czy rozterkę, to pływanie panu pomaga to rozwiązać, czy tak? Tak, to jest troszeczkę taki inny świat, gdzieś jednak to inne środowisko, więc właśnie tak, znajdowanie się pod tą wodą jest swego rodzaju taką odskocznią, gdzieś to wszystko się nagle wokół wygłusza i faktycznie czasami fajnie sobie popływać i zrelaksować. Jest, kiedy ktoś już całkiem nieźle pływa, jest w stanie rozluźnić część mięśni podczas pływania, więc wszystko dzieje się w odciążeniu, więc troszeczkę taka lewitacja jak w kosmosie, może nie dosłownie, ale myślę, że jakieś punkty wspólne byśmy znaleźli. Więc jak najbardziej forma relaksu też i myślę, że tutaj zdecydowanie się zgodzę z tobą. To mam też ostatnie pytanie, bo widziałam, że pan uczy dzieci.
takie mniejsze. I pan na przykład, jak je uczy, to widzi jakiś taki talent, no na przykład właśnie też igrzyska, jak pan był, czy nie do końca? Trudno to oszacować, bo może ktoś mieć większe lub mniejsze predyspozycje. Ja faktycznie prowadzę zajęcia z młodzieżą i ze starszymi, dorosłymi, czy to triatlonistami, czy pływakami. I widać to po prostu, jak niektórzy mają tą smykałkę do pływania większą, inni muszą trochę nad tym popracować, ale jeśli mówimy już o igrzyskach olimpijskich, no to stoi za tym bardzo wiele, wiele godzin. Myślę, że można to liczyć nawet w tysiącach przygotowań i skupienia na tym, na tych wszystkich niuansach, o których rozmawialiśmy wcześniej. Więc trzeba naprawdę bardzo mocno to lubić i chcieć tego, żeby dojść do tego poziomu. No jest to już takie największe wyróżnienie, jeśli chodzi o sporty olimpijskie, reprezentować kraj właśnie na tych zawodach. Dlatego to nie jest dla każdego. Pływanie jest dla każdego, takie rekreacyjne. Uważam, że fajnie, jeśli każdy potrafi pływać, ale taki już wyczyn, przygotowanie do igrzysk olimpijskich, to już jest naprawdę sztuka i dla takiej wąskiej elity, dla wybrańców, i którzy są w stanie ciężko pracować, no i mają to coś, co im pomoże później w tym finalnym momencie, czyli na zawodach, osiągnąć świetny rezultat. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. A jak jedziesz na wakacje, to wybierasz takie miejsce, gdzie jest basen albo morze? To właśnie jeśli chodzi o wakacje, to u mnie jest trochę problem z tym, bo przez ostatnie 8 lat nie miałem dłuższej przerwy od treningów jak 10 dni. I teraz planuję troszeczkę sobie to wydłużyć w grudniu i styczniu do 2 miesięcy, także może wtedy będę bardziej precyzyjny, jeśli chodzi o to pytanko. Często, na przykład w tym roku mogę tutaj powiedzieć przykład. Wyjechałem z dziewczyną na wakacje, ale już wiedziałem, że będę musiał zacząć treningi. Dlatego wybraliśmy taki hotel, gdzie będzie chociaż mały basen, i tam raz dziennie już zaczynałem takie wprowadzenie do tych przygotowań. Także jak wróciłem z wakacji, to już mogłem normalnie być taki, powiedzmy, rozpędzony i wejść w tą pracę. Jesteś morsem? Morsem? W sensie, czy lubię morsować? Nie zdarzyło mi się morsować tak w jeziorze czy na łonie natury, ale zdarzało mi się korzystać z tak zwanego coolera, czyli wanna z lodem i po treningu takie na przykład 5-minutowe wejście do tej zimnej wody. Nie jest to zbyt przyjemne, ale bardzo fajnie wpływa na regenerację, więc niejednokrotnie, nie 10-krotnie nawet z tego korzystałem. I no jest to do wytrzymania. Najgorsze są pierwsze 1,5 minuty, 2 minuty. Później już jakoś troszeczkę się do tego przyzwyczajamy. Nie ma pytań. Nie słyszymy też żadnych pytań chyba z sieci. Z sieci, ze studia, z wozu transmisyjnego nie słyszymy również. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zarówno tutaj, jak i przed telewizorami, każdymi, bo to tych telewizorów teraz jest bardzo dużo, nawet takie ręczne są, malutkie, którzy nas oglądali, którzy się wsłuchiwali. Miejmy nadzieję, że podobało się, że coś ciekawego żeście z tego wyciągnęli. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja również dziękuję. Rozmowa. To była tak ciekawa rozmowa, że ja tak się zastanawiałam, jak oni przez godzinę będą naukowiec i sportowiec. No ci sportowcy tacy nierozgadani. Kacper, ciebie tak się słucha, masz tak radiowy głos, że po prostu ze świeczką szukać sportowca, który tak pięknie potrafi o swojej dyscyplinie opowiadać, więc po prostu szacun. No i Adam, ja nie rośnie. Wiem, bo my jesteśmy, no właśnie chciałam powiedzieć, Adam, że my niby jesteśmy po imieniu, ale ja nie wiem, czy nie przejdziemy na pan, pani, bo ty byś się lekko mógł ze mną zamienić na miejsca, to znaczy przejąć pałeczkę prowadzącej i zrobić tutaj show, a ja z tobą już nie, bo jednak wykłady na Politechnice Wrocławskiej z twojej branży nie bardzo by mi chyba poszły. Podziwiam pomysły na pytania. Po lekkim szkoleniu. Zapisałam sobie również pole przekroju łopatki i nie zgadzam się z tym, żebyś nie zrobił tak jak Kacper. Ja robiłam w trakcie waszej prezentacji i umiem tak ułożyć ręce. W poniedziałek idę na basen. Tak mnie natchnęliście. I z tą tkanką tłuszczową, że dobrze pływa, ale po to, żeby jej nie było, to pójdę. Ode mnie na koniec, kiedy we dwóch idziecie razem na basen? Możemy nawet dzisiaj, tutaj w szkole jest pływalnia, więc... Kąpielówek nie wziąłem. No, już się usprawiedliwia.
Jak to mówią, a po ciekawych rozmowach chodziliśmy na basen. Pięknie wam dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Żal się z wami żegnać, bo to było naprawdę doskonałe. Trzymajcie się i samych sukcesów Ci Kacper życzę sportowych. No i panie doktorze, do bardzo zobaczenia dziękuję. W studiu telewizyjnym. Cześć. Prosto słuchajcie z 7 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Wspaniali doktor habilitowany Adam Sieracki z Politechniki Wrocławskiej, wykładowca zaprzyjaźniony, juror w Explore, oczywiście członek tej ekipy eksplorowej, eksplorowej rodziny, jako się dzisiaj rzekło. No i Kacper Majchrzak, mistrz Polski w pływaniu. Gdyby wszyscy piłkarze tak opowiadali o sporcie jak on, to nie tylko mecze byłyby ciekawe, również to wszystko, co po meczach się dzieje. Drodzy Państwo, a teraz zapraszam Was na łzy wzruszenia, na wspomnienia, bo za chwilę porozmawiamy sobie trochę o tym, jak to Explore wyglądało przez lata. Przypomnę, dzień dobry, witajcie punktualnie. A, za 5:12, ale powoli możemy chyba zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie. Nie wiem, czy nasi goście, którzy będą się łączyli z nami...